Proszę Państwa, za drzwiami naszego studia coraz większy gwar. Przed copiątkowym koncertem w studiu koncertowym imienia Tadeusza Nalepy gromadzi się w holu publiczność. Dziś bowiem wystąpi zespół Happy Set. Witam w studiu lidera zespołu, pan Kuba Kawalec. Witam serdecznie. I witam dziennikarza muzycznego naszej rozgłośni, Andrzeja Srokę. Witam serdecznie, dobry wieczór. Kuba Kawalec, tak jak Iwona powiedziała w studiu Polskiego Radia Rzeszów. Kuba, ja po pierwsze ci powiem, że bardzo się cieszę, że ten koncert doszedł do skutku. Ty pamiętasz w ogóle, jak myśmy sobie go wymyślili? No, oczywiście, że pamiętam. No to opowiadaj. Ale obiecałem, że się uda, to się udało. To się udało. No, to lepiej tak w tę stronę, niż obietnicę złamać. Mhm. Powiedz mi tak, ponieważ zespół Happy Set ma już ponad 1000 zagranych koncertów w całej swojej historii, czy ty jeszcze w ogóle czujesz jakąś tremę, napięcie przed kolejnym takim koncertem? Czuję, to znaczy jak jest wszystko w porządku, tak prywatnie i świat się toczy z takim bardzo rozsądnym swoim bezpiecznym torem, to jest okej. To wtedy nie odczuwam stresów, jak się gdzieś tam dookoła jakieś zawirowania dzieją, czy to społeczne, czy prywatne, czy coś, wtedy to jakieś takie mam obciążenia, jakieś takie neurotyzmy się odzywają. To tak, natomiast nie jest to nigdy nic takiego destrukcyjnego. Ale to doświadczenie, to o którym mówiłeś, te takie już czterocyfrowe w zasadzie. Tak, czterocyfrowe. Pamiętam, jak dwa lata temu się spotkaliśmy i usłyszałem, że to 1000 koncert gracie akurat w tym roku. To pomaga, no. Chociaż nigdy nie byliśmy jakimś spiętym zespołem, chociaż byliśmy świadomi jakichś swoich tam niedociągnięć swego czasu, a teraz to już tak... Jest na pewno korelacja silna, kiedy występujemy z innym zespołem, kiedy jest jakiś festiwal, kiedy jest ta publiczność taka... podzielona jakby na różne zespoły i to wtedy się jakąś taką nutę, to źle brzmi, to nie jest to słowo, ale jakiejś takiej konkurencji czuć międzyzespołowej i też jakieś pewnie wśród publiczności jakieś różnice oczekiwań i to w jakiś sposób też deprymuje, ale zadziwiające to jest to, że czasami potrafi dodać skrzydeł i jakiejś pewności siebie, a tak jakby człowiek chciał na przekór wszystkim, a czasami to gdzieś odbiera, nie ma na to algorytmu. Dzisiaj jest tak w porządku. A takie właśnie warunki, kiedy ten koncert jest nagrywany, transmitowany na żywo, będzie można go zobaczyć w internecie, czy to... No niepotrzebnie to przypomniałeś. No właśnie, czy ty o takich sytuacjach w ogóle pamiętasz? No to ja nie pamiętam, ale jak sobie przypomnę, to jest wtedy już jest bardzo źle. Dobrze, to nie będziemy o tym rozmawiać. Ja jestem uczulony w ogóle na przycisk rekord. Jak się coś nagrywa, czy to w studiu, czy w radiu, czy gdzieś, to ja, no gdzieś ta odpowiedzialność wchodzi. Ja jednak lubię to tak, zawsze muzykę traktowałem jako jakiś taką energię garażową bardziej niż operową, wiesz. To my, co my gramy, to jest bardziej jakiś taki hałas z emocjami niż, wiecie, zapis nutowy i jest w pewien sposób deprymujący, że ktoś to może odtworzyć, przesunąć, przewinąć, wytknąć błędy, wyśmiać. No i to jak się... Lubię jakieś takie doznanie jednorazowe. Aha. Dobrze, tym się dzisiaj nie przejmujemy, zapominamy o całej transmisji, bezpiecznie. Nie będzie tak łatwo już. Kuba, powiedz mi tak, gracie w ramach trasy koncertowej Mów Mi Dobrze. Takie króciutkie pytanie, ponieważ po koncercie chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać na ten temat, ale w ogóle jak wspominasz płytę Mów Mi Dobrze i pracę nad tym albumem? To już 10 lat. Byłoby długo, dużo gadania. 10 lat minęło. Dużo gadania to jest o tyle jakby specyficzna płyta, że tam się sporo rzeczy nowych wydziało. Mieliśmy nową salę prób, nowe miejsce, swoje własne u Jarka, perkusisty. W garażu, gdzie sobie zaadaptowaliśmy takie miejsce, sami wygłuszyliśmy, pomalowaliśmy. I tam jakby nowa energia wstąpiła trochę w zespół. Pozakładaliśmy rodziny, byliśmy świeżo po związkach małżeńskich, niektórym się już zaczęły dzieci rodzić. Wiesz, zmieniliśmy wydawcę. To była pierwsza płyta pod szyldem u Mystika, w Mystic Productions, przepraszam, nie SP Records. Więc bardzo dużo zmian, też nowy członek zespołu, bo i Daniel Pomorski doszedł do nas, chociaż już przymiarki do takiego do trębacza, czy jakiegoś dmuchanego instrumentu już mieliśmy wcześniej. Ale gdzieś taka 30-letnia
przed trzydziestoletnia, o, mhm. taka jakaś widać była granica, taka przełamania dwójki z trójką i jakaś taka fajna energia nośna, mam wrażenie, wstąpiła w nas i myślę, że to czuć. Natomiast to też spowodowało, że ta płyta jest eklektyczna bardzo, że ona jest tak różnorodna, że czasami ciężko jest określić, co to w ogóle jest za styl. Dobrze, że to nie nasza jest jakby rola, żeby to robić. Natomiast jest, jak wróciliśmy do tej płyty teraz, chociaż jest to materiał bardzo koncertowy, bo na koncercie zawsze się coś z tej płyty pojawia. Nie ma koncertu, gdzie byśmy zrezygnowali. Więc no, mówiłem, że będzie dużo gadania. Dobrze, to sobie później porozmawiam na temat tej płyty. To powiedz mi na zakończenie, ile utworów dzisiaj usłyszymy właśnie z tej płyty? O, to dobre pytanie. Jest 4, 3, nie wiem dokładnie. Na pewno 3 albo 3, 3 albo więcej. Kuba Kawalec, pięknie ci dziękuję. Państwo na pewno się przekonają, proszę słuchać z nami. Kuba, ty nie zapraszasz, czy zapraszasz? Przed radioodbiorniki i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam. No to bardzo cię proszę. A ja bardzo panom dziękuję, Kuba Kawalec. Tak, to proszę tu zaprasz. No zapraszam przed radio. Już tutaj nie ma chyba miejsca w studiu na odwiedziny. Nie, ja powiem ci, że to jest towar bardzo deficytowy. Tak, zapraszam. Miło, jak się państwo rozsiądą, chociaż piątek, to podejrzewam, że nie jest taki wieczór z radiem, no nie jest chyba taki, ale można sobie to macie potem fanów wiernych gdzieś tam. No może ktoś na przykład zrobi imprezę i to będzie gdzieś lecieć w tle, to też fajnie. Lepiej to niż telewizor. A zapraszam. Zatem, tak. Kuba Kawalec. Zapraszamy.